Sponsorem audycji jest iluzjonista MacMarco. Spektakularne pokazy sztuki magicznej. Wierzycie w magię? Tak. Tak. Jaką magię wierzycie? No, miłość na przykład. Oczywiście. Jaką magię państwo wierzą? Świąteczną. W święta żeśmy się poznali, jesteśmy 2 lata już. No, chyba nie. Nie. Ty? Nie. Dlaczego nie? Nie wiem. Raczej nie. Dlaczego nie? Życie to jest magia, można powiedzieć w pewnym sensie, nie? Czy wierzycie w magię? Nie. Dlaczego nie? Za bardzo. Czy jakieś sztuczki iluzjonistyczne znają państwo? Tak, o magię o pani chodzi. Znaczy nie znamy, ale wierzymy w to. Fajnie się z tym ogląda, jeżeli ktoś tam umie wyczarować królika. A jaką sztuczkę widzieliście? No na przykład połączenie 2 kręgów. Nie wiem, jak to się robi. Widziałem to z bliska. Nie mam pojęcia. Całe kółka za chwilę są złączone. Tajniki jakiego numeru chciałbyś poznać? No takiego, że te karty się przekłada i ktoś ma jedną, a wtedy Jun mi pokazuje inną, czy coś takiego. Albo oglądałem się, że ktoś usiadł, jak ktoś miał w ręce kartę i nagle ta karta była pod nim. I to bym chciał zobaczyć, jak to się robi właśnie. Na przykład z pieniądze za ucha. No to z przecięciem na przykład kobiety. No, na przykład. Albo jakieś karciane. Czy znacie tajniki tej sztuczki? Nie. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sekretów. Ja kilka znam. Znikanie jest ciekawe. Co jest najciekawszego w znikaniu? No, że nie wiesz, jak to się stało, gdzie on, jak to zrobił. Czy, nie wiem, miał na przykład w podłodze coś. Nie wiadomo. Są różne, nie? Albo to... Na przykład był czarodziej na scenie Mam talent, załóżmy. Wziął jakiś materiał, podrzucił w górę i nagle go nie było.
Sponsorem audycji był iluzjonista Mac Marco. Spektakularne pokazy sztuki magicznej.